Cześć, witajcie, z tej strony Marcin i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na rozpakowanie rzut oka na świetną klawiaturę, która kiedyś, kilka lat temu przewinęła się już przez moje ręce. Były to testy dla portalu, natomiast dzisiaj będę miał okazję przetestować ją już prywatnie. Co prawda dzisiaj jeszcze nie będzie właściwego testu, będzie tylko rozpakowanie, ale przypomnę Wam, co to jest za klawiaturka i dlaczego jest taka fajna, ponieważ jest to jeden z moich ulubionych modeli membranowych. Mowa tutaj o modelu Force K7 od firmy Gigabyte. Klawiaturka, o którą często pytacie, czy na przykład ją kupić, czy coś innego. Tak więc po tej recenzji myślę, że wątpliwości będą rozwiane. Ceny klawiatury sprawdzicie w opisie filmu, a tymczasem rozpoczynamy rozpakowanie. No i przed nami klawiatura Gigabyte Force K7. Klawiatura, którą miałem okazję testować lata temu, naprawdę bardzo dawno temu, i wtedy wywarła na mnie ogromne wrażenie, pozytywne oczywiście. Do tej pory uważam ją za jedną z najlepszych klawiatur membranowych z płaskimi klawiszami i polecam widzom. Natomiast będziecie mieli okazję zobaczyć teraz recenzję u mnie taką pełnoprawną tej klawiatury. To naprawdę dobry model, więc fajnie będzie jeszcze raz ją przetestować. No i oczywiście mamy wizerunek klawiatury już na opakowaniu. Mamy też trzy kolory podświetlenia. Też to podświetlenie jest bardzo fajne. Od tyłu Wam kartonika już nie pokażę, ponieważ jest mocno zniszczony. Jest egzemplarz po wielu testach, a tego nawet tamtych informacji byśmy nie odczytali sobie. Ale nadrobimy to, oglądając samą klawiaturkę. Zobaczcie, to jest ona. Opuściła opakowanie. I zobaczcie, przede wszystkim mamy bardzo płaskie te klawisze. Są to klawisze nożycowe. Czyli tak jak są w laptopach chociażby. Niewielka siła jest wymagana do ich naciśnięcia. Przy okazji są bardzo ciche i po prostu się fajnie z nich korzysta. Mamy przewód w oplocie, jak widzicie, pozłacany wtyk. W tym modelu nie mamy żadnych portów USB, żadnych takich rzeczy. Od spodu mamy solidne antypoślizgi i gumowane podwyższenia. Mamy też, jak widzicie, otworki. W razie by się coś wylało, to jest szansa, że ta klawiatura to przetrwa. No i od przodu też widzicie, że jest mega płaska. Ma dość ciekawy kształt, taki fantazyjny. Mamy taką niewielką podpórkę do nadgarstki. Klawisze są bardzo przylegające do siebie. Mamy też przycisk FN, osobny przycisk Winlock chociażby. I mamy klawisze multimedialne. Zobaczcie, takich ciekawszych chociażby możemy uruchomić Facebooka, Twittera, potem poczta, inne programy. Play, pauza, stop, do tyłu, do przodu. I nie widzimy tutaj regulacji głośniej, ciszej, ale ona jest, zobaczcie, troszeczkę wyżej. Mamy dwie rolki. Rolki takie jak w myszkach Gigabyte'a, chociażby niektórych. I rolką kręcąc zmieniamy natężenie dźwięku, chociażby głośniej, ciszej, czyli genialne. I działa jako przycisk rolka. I przyciśnięcie wyłącza nam dźwięk. Tak samo druga kontrolka podświetlenia. Jaśniej, ciemniej. Wyłączamy podświetlenie. Proste, genialne, sprawdzone, działa po prostu świetnie. Tak więc recenzja powinna być szybko, ponieważ tą klawiaturę znam dobrze. Teraz kolejne testy to jest po prostu takie odświeżenie sobie i zrobienie na nowo testów, chociażby anti-ghostingu, czego kiedyś nie robiłem kilka lat temu. Teraz robię więcej testów, też testuję w większej ilości gier, programów użytkowych itd., więc będzie ta recenzja na pewno obszerna. Tak więc za kilka dni widzimy się w recenzji. Pamiętajcie, ceny tej klawiatury sprawdzicie w opisie filmu. Pozdrawiam Was, cześć!